Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna w kolejnym vlogmasie, w kolejnym holu lumpeksowym i wyprawie do lumpeksów. Słuchajcie, dzisiaj zobaczycie takie nawet dwa lumpeksy. Jeden jest z jednego dnia, drugi z innego dnia. Będą to i nowy towar, i wyprzedaż, więc myślę, że będzie takie fajne urozmaicenie. Z tym, że część rzeczy z tego drugiego sklepu zobaczycie później w live'ie, bo dzisiaj się ukaże i filmik, i live, także będziecie mogli zobaczyć część tych rzeczy dopiero, jak przełączycie się na live'a przed godziną 17. Także zapraszam na ciąg dalszy, oczywiście zobaczymy relacje z lumpeksów, dwóch, tak jak mówiłam, oraz później mierzymy oczywiście i jak wyglądają te wszystkie rzeczy w ruchu i w stylizacjach. I oczywiście proszę Was bardzo też o polubienie filmiku i o zasubskrybowanie kanału. Weźcie sobie pyszną kawkę i lecimy. Cześć kochani! Witam się z Wami spod Kameleona, second handu w Bieliczce. Jest nowa dostawa, idziemy zobaczyć, co fajnego można tu kupić. Słuchajcie, dzisiaj była dostawa torebek i butów. Najbardziej jestem tego ciekawa, ale też są tam inne fajne rzeczy. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego znaleźć. No i wchodzimy. Nowy towar, ale tylko torebki i buty. Niektóre rzeczy były poprzedniego dnia, czyli taki nowy, nie nowy ten towar. Oczywiście zawsze oglądam, jak Wam mówiłam, już kurtki, żakiety i takie rzeczy podobne temu. Tutaj akurat macie dział z żakietami, ale no niestety akurat nie udało mi się tam nic ciekawego znaleźć na tych żakietach. Także będziemy lecieć dalej i wiecie co, torebki były niby dostawa nowych. No ale tak naprawdę, słuchajcie, to te torebki częściowo tam są nowe po prostu, to są takie jakby outletowe torebki. Ja się nimi nie interesuję, bo to są zazwyczaj sztuczne torebki, które w ogóle najczęściej mi się w ogóle nie podobają. Ale oczywiście patrzę na torebki vintage. No tu jeszcze oglądamy sobie jakieś sweterki, jakieś właśnie, a tutaj się zaczęły już vintage torebki, natomiast te torebki też w większości się nie nadawały. Natomiast dalej na wieszaczku zobaczycie, że znalazłam jednak jakieś torebki fajne. Na tym wieszaczku za to już macie torebki, wśród których coś tam znalazłam. I słuchajcie, tutaj na przykład pokazuję Wam torebkę ze skóry, bardzo fajną, naprawdę w super stanie. Bardzo ładny model z fajną przywieszką i w ogóle naprawdę, naprawdę super. Zobaczycie oczywiście później, wmierzymy. Markowa, fajna torebka, także super. No i idziemy do butów. No niestety wśród butów tym razem nawet nie będę Wam wszystkich pokazywać, bo albo sztuczne, albo jakieś rozwalone dziadostwo. No i mierzymy teraz w przymierzalni. Super sweterki znalazłam, słuchajcie, wszystkie były z domieszką wełny, te, które mierzyłam. Niektóre z mniejszą, niektóre z większą, ale całkiem fajnej jakości. Tutaj widzicie, jak mierzę taką narzutkę bawełnianą, całkiem też fajną. No niestety jej nie wzięłam, ona była bardziej letnia i wiecie, teraz nie nastawiam się na letnie rzeczy. Tutaj sweter, słuchajcie, ze 100% wełny, bardzo ładny, naprawdę super stanie. Tam była taka mikroskopijna dziureczka od spodu, którą ja zaszyłam i naprawdę sweter wygląda jak nóweczka. Bardzo fajny, również z wełną, taki żakiecik w stylu Chanel. To właściwie swetro-żakiet jest, ale naprawdę ciekawym kolorze i fasonie. A tu mamy sweter taki w stylu świątecznym, bardzo jasno-różowy ze złotym od Top Shopu, taki crop sweter to jest. Pokazuję Wam właśnie, jak to się mieni tam w świetle. Naprawdę też fajny, taki modowy, ciekawie wykonany sweterek z takim jakby żakardowym wytłoczeniem. Kupiłam też bluzkę Burberry męską. Tutaj wygląda ta bluzka trochę nawet gorzej niż w rzeczywistości, bo takie bardzo mocne światło tam prześwietla. Ale naprawdę świetna, świetna bawełna na rozmiar S męski. Tu jest napisane M, ale to ja bym raczej to polecała na S-kę. No i torebeczki. Dwie tej jeszcze nie widzieliście, bo Wam nie pokazywałam w przebitkach. Też skórzana torebka. No i tu jest ta taka bardzo, bardzo fajna, pikowana torebeczka ze skóry. Naprawdę, naprawdę super. Cześć kochani. Znowu jestem pod Vive Profit w Krakowie. Idę zobaczyć. Dzisiaj nie ma ostatecznej przeceny, ale ostatnio kupiłam takie fajne rzeczy, że będąc w okolicy postanowiłam znowu wpaść. No i zobaczymy, czy coś superowego dzisiaj też trafimy. Tutaj mierzę fajne kozaki.
bardzo podoba mi się ten odcień czerwonego i w ogóle były mega wygodne, super marki, więc oczywiście je kupiłam. Bardzo ciekawy koszyczek też z H&M-u. Kożuch, prawdziwy kożuch i to teraz w tych najmodniejszych trendach z tym futerkiem jasnym wychodzącym. Słuchajcie, naprawdę bardzo byłam zadowolona. Tutaj drugi kożuch, taki włoski, z takiej pięknie wyprawionej, cienkiej skóry naturalnej, z naturalnym, no cały kożuch, po prostu taki prawdziwy. Tutaj mamy fajny płaszczyk z wełny i z wiskozy. Bardzo mały rozmiar, więc nie wzięłam. Tutaj świetna bluza. Do tej pory żałuję, że nie wzięłam, bo chciałam dla Wiktora, a on jej nie chciał. Ale mogła być dla mnie. A tutaj piękny żakiet, 100% wełna. On ma sobie srebrną nitkę i zobaczycie go w live'ie później. I tu kolejna rzecz, której niestety nie wzięłam. Bardzo fajny, też z niezłym składem z Top Shopu, taki żakiet. Kurtka jakby. No i tu jest świetna kurtka, naprawdę superowa, którą kupiłam dla Wiktora. On szukał pomarańczowej, oversize'owej kurtki. To jest taka systemowa kurtka, przeciwwiatrowa, szczelna i tak dalej, z odpinanym polarem. Pozwólcie, że dzisiaj będę popijać kawę z mojego świątecznego kubeczka. No i teraz zobaczycie zdobycze. Najpierw będą zdobycze z Kameleona, tego przez C w Wieliczce. W przebitkach było trochę tych rzeczy, nie wszystko wzięłam. Narzutki nie wzięłam, która była zresztą całkiem fajna, ale wzięłam bardzo jakościowe sweterki, które Wam pokażę w stylówach. Zacznę od różowego. Słuchajcie, jest to sweter 100% wełna, o ile dobrze pamiętam, od Marks & Spencer. Tak, patrzcie, jest Woolmark, 100% wełna, dokładnie. Słuchajcie, tutaj była taka maciupeńka dziurka z boku gdzieś, taka wiecie, dosłownie, że jedna nitka się przepuściła, no i jest ta dziurka naprawiona, także zobaczcie, sweterek wygląda pięknie i słuchajcie, taki sweter naprawdę może do wielu rzeczy pasować. Jeśli nie macie nic przeciwko różowemu kolorowi, to jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny, jakościowy, super jakościowy, bo 100% pełny sweterek do różnych rzeczy, do jeansów, idealny kolor, ale jak lubicie róż, to możecie zestawić to też z różem, czy z fioletem, czy z czym chcecie. Pokażę Wam tutaj w stylówce ze spódnicą. Można sobie też ozdobić taki sweter. Właściwie, kochani, też chciałam Wam dzisiaj powiedzieć przy okazji tych swetrów, że swetry są fajnym świątecznym ciuchem i możemy w bardzo łatwy sposób zmienić taki sweterek w ciuch świąteczny za pomocą biżuterii. Czy to perły długie, czy na przykład broszka, ja to Wam pokażę w stylizacji, ale o, można na przykład sobie przypiąć taką błyszczącą brochę i już mamy super zestaw świąteczny, do tego jakaś czy spódniczka, czy na przykład eleganckie spodnie i jesteście ubrani na święta. Albo tak jak mówię, właśnie perły piękne na szyjnie, jakiś błyszczący, taki świąteczny. Broszki świąteczne też są fajnym wyborem, jak lubicie. Ja myślę, że broszki świąteczne dodają naprawdę takiego mega świątecznego vibe'u. Dajcie znać, co sądzicie. W każdym razie, ten sweterek jest, wiecie co, w takim rozmiarze według mnie około M. Może L też być, mi się wydaje. Ale zobaczcie, jak wygląda na mnie, to będziecie wiedzieć. Ja jestem S-ką, więc jest wystarczająco dużo przestrzeni według mnie w tym swetrze. No i oczywiście idzie on do sklepu. Słuchajcie, następny sweterek to jest też bardzo fajna rzecz. I tutaj w tym swetrze bodajże jest dużo bawełny, już Wam pokazuję. To jest 38, może być to 36, 38, spokojnie. 69% bawełny posiada ten sweter, słuchajcie. 4% metalicznego włókna, reszta to jest nylon i jakiś tam elastan. No i patrzcie, bardzo ciekawy sweter, naprawdę, według mnie. Ma on takie właśnie wzory, jakby takie trochę barokowe, w złotej nici, ze złotą nicią, powiedzmy. No jest to taki crop top, taki nowoczesny sweterek w bardzo jasno-różowym kolorze. Naprawdę fajny i to też może być świąteczny sweter. Dodatkowo jakaś broszka, jakieś fajna spódnica do tego. Ja się postaram tutaj wystylizować z czymś, co według mnie do tego pasuje, ale naprawdę możliwości jest mnóstwo. Nawet długa spódnica ołówkowa by do tego pasowała, bo to jest naprawdę taki nowoczesny krój. No i bardzo mi się podoba ten sweter też, jest świetny według mnie. Także dajcie znać, co sądzicie. Naprawdę te sweterki też nie wyszły jakoś drogo, bo sweterki bez metki tam były po
coś poniżej 20 zł wycenione. Trzeci sweter, też świetny, słuchajcie, też jest to Marks & Spencer, tak jak ten pierwszy sweter. I to jest taki już sweter w takim rodzaju oversize'owym, z takim długim włosiem. On nie jest w 100% naturalny, ale zaraz Wam powiem, jaki ma skład, bo ma też naturalne włókna. Jest bardzo cieplutki i ma bardzo ładny taki delikatny, błękitny kolor. Już Wam powiem składzik. Tam jest dodatek na pewno naturalnego. 20% alpaki, no. Czyli jest to, no, jest to poliamid, ale z 20% alpaką to już nie jest wcale tak mało, bo czasem sieciówki się chwalą, że swetry z wełną, a tam jest 6% wełny. Albo na przykład 2% kaszmiru, co w ogóle nie wiem, jakie to może mieć znaczenie, te 2%. No, 20% to już nie jest tak źle, sami przyznajcie. Ale sweterek sam w sobie bardzo mi się spodobał. No i stwierdziłam, że jest fajny, po prostu ma fajny krój, fajny kolor, nowoczesny kształt, więc naprawdę też można ciekawie go zestawić. I patrzcie, znowu chciałam Wam tu pokazać, że dodawszy, że tak powiem, jakąś broszkę w kolorze, można też oczywiście zmienić go w super outfit świąteczny. Tak, to są te trzy sweterki. Słuchajcie, teraz pokażę Wam jeszcze coś, co jest czymś pomiędzy swetrem a żakietem. Jest to też bardzo, bardzo fajna rzecz. I też Marks & Spencer, co ciekawe, też zawiera naturalne włókno. Zobaczcie, to jest taki żakiecik szanelkowy i to jest też coś, co mogłoby naprawdę fajnie zagrać w stylówce świątecznej, bo jest nie dość, że takie przytulne, ciepłe, jest właśnie w stylu Chanel. Jak ktoś ma na przykład pomysł do jakiejś spódnicy, ja tutaj też Wam coś zmierzę oczywiście, to będzie też pięknie wyglądać, nawet do ołówkowej. Na przykład vintage broszka do tego, oczywiście nie musi być vintage, można sobie bardzo błyszczącą broszkę dobrać, ale o, mamy już taki outfit trochę jak z lat 60. Jackie Kennedy albo coś takiego, słuchajcie, bo Królowa Elżbieta. No, w dawnych czasach oczywiście. Ma właśnie taki retro kołnierz i naprawdę jest bardzo, bardzo uroczy. Jestem ciekawa też, jak się Wam podoba. Takie duże guziki. Można by sobie te guziki też zmienić na przykład na złote. Oczywiście nie ze złota, ale na przykład naprawdę takie metalowe, prawdziwe guziki albo jakieś takie typowo świąteczne. Oczywiście wiadomo, że jak chcecie to normalnie nosić, to nie będziemy przerabiać ubrań na świąteczne. Łatwiej jest dodać element niż potem usuwać wszystko. Słuchajcie, jest 25% wełny w tej rzeczy, czyli to są takie rzeczy, może nie w 100% naturalne, ale wszystkie te ciuszki mają dodatki wełny, także super, jakiejś tam wełny. Bardzo, bardzo ładny, bardzo ciepły, bardzo miły, patrzcie, ma takie tutaj wykończenie frędzlowe. Przyjemna rzecz, naprawdę bardzo przyjemna rzecz, w fajnym stylu, także też będzie dla Was. Można by to też nowocześnie zestawić z czymś zaskakującym i właśnie zrobić taki mega świąteczny outfit. Słuchajcie, następna rzecz to jest rzecz męska. Bardzo fajnej jakości bluzę od Burberry, oryginalną kupiłam. Wiecie co, jedyna wada tej bluzy to tutaj to y na końcu Burberry. Już tak troszeczkę, bo to jest taki jakby wprasowany motyw. Minimalnie się tam ukruszyło to, no ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Coś takiego identycznego jest tutaj. Z przodu to troszkę się wytarło, powiedzmy sobie szczerze. Ten napis London jest taki lekko przetarty, ale wiecie co? Świetna jakość bawełny. No to jest rzecz bardzo markowa i możecie sobie wyobrazić, ile Burberry t-shirt kosztuje w sklepie. No i bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie wykończone. Zobaczcie, jaka fajna metka jakościowa i wszystko. I wszystko, i wszystko. I tutaj mamy też bardzo jakościową metkę, 98 chyba, czy 6% bawełny i tam jest elastan też. Także o, jest tu wszywka też taka oryginalna od Burberry, czyli to jest bluza męska, moim zdaniem fajna na święta, jakby ktoś chciał dla swojego mena. To jest właśnie SKM-ka. Raczej taki węższy krój, więc jak pan ma rozmiar S, to będzie super i taka idealna. Na M-kę to jak ktoś ma płaski brzuszek. Mężczyzna z płaskim brzuszkiem może też mieć w rozmiarze M tą bluzę. Naprawdę fajna rzecz. Słuchajcie, teraz mam jeszcze dwie torebki skórzane dla Was. Bardzo fajne torebeczki. To jest taka jamnikowa torebka, cała ze skórki. Vintage oczywiście, ale patrzcie, w super stanie. W ogóle teraz te takie wąskie torebki były modne i ona ma naprawdę fajny taki alternatywny krój.
Naprawdę lubię wyszukiwać torebki, bo torebki są drogie, jak wiecie. Torebka to jest rzecz bardzo ważna dla kobiety. Zobaczcie, wiecie co? To jest Jane Shilton chyba się nazywa. Albo Jane... Chyba Jane Shilton. Genuine Leather jest napisane w środku, ładnie wykończona, taką sygnowaną podszewką, czyli to jest jakaś markowa torebka. Co prawda nie znam tej firmy, może powinnam znać, ale nie znam. Do tej pory nie znałam przynajmniej. Zamykana na zatrzask, naprawdę pojemna, bo ona jest długa, więc tutaj wszystko wchodzi Wam. Telefony, portfele, szminki, co chcecie, szczotka do włosów nawet. I z tyłu jest też kieszonka na zamek, też super. Bardzo fajnie to wygląda. Moim zdaniem elegancka torebka ze złotym wykończeniem tutaj, więc może spokojnie też to być właśnie torebka świąteczna. Można sobie tu jakiegoś pompona przyczepić, żeby mieć bardziej świąteczny look. Bardzo ładny kształt, naprawdę bardzo ładny kształt. Fajna skóra jakościowa i tu nic nie jest zniszczone, zobaczcie. Oczywiście ja tą torebkę jeszcze przepięknie wybłyszczę, bo ja zawsze te rzeczy tak, zanim je wysyłam, staram się fajnie o nie zadbać, żeby były jak nówki. Także tadam, torebeczka do sklepiku. Kolejna torebka jest też hitem, tylko tamta jest bardziej elegancka, tamta jest właśnie taka, że bardziej do ręki, na ramię się mieści, ale bardziej do ręki i na przykład sobie idziemy na imprezkę albo na święta. Ta jest bardziej praktyczna, a jest świetnej jakości, słuchajcie, to jest taka na co dzień torebka, aczkolwiek nikt nie powiedział, że nie może być do eleganckiego outfitu, bo zobaczcie, ma bardzo fajne jakościowe akcesoria, tu jest taka przywieszka i to jest skórka, wszystko mięciusieńka. I ma takie właśnie jakby mosiężne wykończenia w super stanie, zobaczcie. Piękna torebka z regulowanym paseczkiem. O! Tadam! Torebka z regulowanym paseczkiem i no jest świetna, już Wam pokazuję w środku też. Tu jest bardzo fajnie to zrobione, że to jest tak przestebnowane trochę jak w stylu Chanel. Ma podwójne szwy, co prawda, ale jest... Bardzo, bardzo porządnie, równiutko wykończona. Naprawdę super jakość ta torebka. Bardzo fajna też środek, wykończenie. Tutaj mamy też napisane, już Wam powiem, Abbotsbury się pisze. Naprawdę jest jak nowa ta torebka, patrzcie. W środku idealna, skórka nic nie przetarta. Więc naprawdę jestem mega dumna, że znalazłam tą torebkę i to nie jest właśnie żaden Sky, tylko jakościowa, mięciutka skórka. Myślę, że to jest... naprawdę super, super zdobycz. Także kto pierwszy, ten lepszy. Jak to zwykle jest. Słuchajcie, no i tak. Z tego sklepu to by było na tyle. I teraz pokażę Wam z Vive Profit. Nie kupiłam tam dużo rzeczy i większość tych rzeczy zobaczycie już w następnym filmiku. To znaczy w live'ie dzisiaj. I bo po prostu zostawiłam te rzeczy w sklepie, były ciężkie. Jeden kożuszek już jest praktycznie sprzedany, bo akurat go przyniosłam, jak jedna pani się na niego bardzo, się nim bardzo zachwyciła. Tam jest jeszcze drugi, taki bardzo modowy teraz kożuch, także zobaczcie koniecznie w live, jak ktoś się interesuje, bo nowe kożuchy są bardzo, bardzo drogie i te takie modowe kurtki z prawdziwej skóry też, a wiadomo, że z prawdziwej skóry kurtka jest tak z 10 razy lepsza niż z tych sztucznych włókien. Ja już wolę futro sztuczne niż te sztuczne kożuchy, bo to zawsze trochę widać, że to jest takie sztuczne, nie? A, no i teraz pokażę Wam, co mam tutaj Wam do pokazania z tego hola, a mianowicie są to te buty, co mam na sobie. Naprawdę super jakościowe i słuchajcie, mają w środku jeszcze nowe takie profilowane wkładki, które ja sobie też kupiłam do Paryża, jak jechałam do chodzenia. Super, super wygodne to jest. W ogóle bardzo fajna wysokość obcasa, idealna, piękny kolor, kocham ten kolor. Taka karmazynowa czerwień w bordo wpadająca, idealna do tej stylówy, którą mam dzisiaj, zobaczcie. No po prostu... Mega, mega, mega super. Bardzo mi się podobają. Naprawdę mają mega kształt. Pokażę Wam zresztą z bliska. Do sklepu bym ich nie kupiła. Po prostu jak ostatnio widzieliście, też nie kupiłam butów do sklepu właśnie w Vive, bo sobie bardzo wysoko wyceniają. Prawie nowe buty. Jeszcze są takie naklejki tu od spodu. 37 Zinda. To są hiszpańskie buty. Jak wiecie, hiszpańskie, albo nie wiecie, hiszpańskie buty są wysokiej jakości. Są, tutaj są jeszcze jakieś kropki, bo jak jeszcze nie pastowała, to mniejsza z tym. Bardzo ładny mają design tutaj. Popatrzcie.
No i zobaczcie, bardzo właśnie fajna wysokość obcasa, super zrobiona podeszwa, taka trochę grubsza. Przepięknie wykończone buty, cudowny kolor, naprawdę. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Minimalnie może mają cholewkę tutaj szerszą na mnie, ale wiecie co, mi to tak za bardzo nie przeszkadza. Szczerze mówiąc, może taka cholewka też być. No i bardzo jestem zadowolona, bo mam takie botki krótkie do kostki w takich kolorach, właśnie te bordo śliwki, ale nie miałam kozaków i bardzo już długo szukam kozaków. Te co mam jedne w sklepie takie, zobaczycie w live'ie, czerwone, to one są 38, są 37,5, ale są na mnie za luźne po prostu i one są z płaskim obcasem, więc też pasują do innych rzeczy, a te są takie właśnie klasyczne, więc teraz będą pasować do wielu rzeczy, i do spodni, i do sukienek, tak jak teraz. Jestem po prostu w niebo wzięta. Druga rzecz, którą zostawiam sobie z tego sklepu, to jest torebka H&M, nowiutka, słuchajcie, różowy. A wiecie, że ja bardzo lubię różowy, a to jest taki właśnie dość chłodny róż, więc Wam pokazuję. Super ma to wykończenie, bardzo takie jakościowe, taki gruby, twardy metal, więc to nie jest jakiś szajs. Patrzcie, jaka nowiutka w środku torebka. Pewnie dlatego jej nie kupili, że to jest jednak letnia rzecz, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza, że to jest letnie. Wiecie, to jest chyba nowe, bo patrzcie, takie usztywnienie jeszcze w środku było. I ja w zasadzie nie będę wyciągać tego usztywnienia, bo ponieważ to jednak będzie sobie czekać do lata, do stylówek, to usztywnienie nam będzie fajnie tutaj tą torebkę chronić, więc zostawiam je, żeby koszyczek się nie zdeformował w międzyczasie. Naprawdę super jakościowe wykończenia. Bardzo ciężkie są te metale. No i w ogóle mega mi się to podoba. Można to odwinąć i sobie takie kółeczka po prostu wiszą. Ta-da! Po prostu ekstra według mnie. Kochani, bardzo Was serdecznie też zachęcam na sam koniec do wejścia sobie na moją zimową piosenkę Over the Distance, która jest w playliście Muzyka. Podlinkuję Wam tą playlistę też na końcu w ekranach. Jest tam właśnie piosenka w języku angielskim, taka w stylu country rock trochę. Romantyczna, taka nastrojowa z zimowym krajobrazem. I zobaczycie też tam w tej playliście kolędę, czy właściwie piosenkę świąteczną, którą nagrałam po polsku już tym razem, Ta noc. Więc zachęcam Was, żebyście odwiedzili. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie. Zapraszam serdecznie. Kochani, i żegnamy się i widzimy się już za 2 dni w kolejnej wyprawie. I to będzie taka połączona wyprawa lumpeksowo galeriowa, do galerii, żeby zobaczyć te wszystkie klimaty, dekoracje i gadżety świąteczne, które tam można dostać. Także kolejny etap takiego właśnie klimaciku świątecznego przed nami. Pozdrawiam, kochani. Do zobaczenia. Cześć!